Nazywam się Marcin Starzyński, jestem historykiem mediewistą i w dzisiejszym odcinku będę chciał przybliżyć Państwu zagadnienia związane z dyplomatyką. Dyplomatyka to nauka o dokumencie, a więc królowa nauk historycznych, pierwsza i najstarsza spośród nauk pomocniczych. I myślę, że na wstępie warto odpowiedzieć na pytanie, co kryje się pod pojęciem dokumentu. Dokument bowiem jest wiarygodnym świadectwem. Tutaj w pewnym sensie podpieramy się językiem niemieckim, gdzie właśnie dokument określa się rzeczownikiem Urkunde, czyli świadectwo. Jest to więc wiarygodne świadectwo zajścia w przeszłości pewnych faktów natury prawnej. Świadectwo, które ubrano w szatę słowną. Świadectwo, które posiada właściwe dla czasu i miejsca, w którym powstało, znamiona wewnętrzne i zewnętrzne. Wreszcie jest to świadectwo w odpowiedni sposób uwierzytelnione. Historyk, mając w ręku oryginalny dokument i próbując ocenić jego autentyczność, a więc przydatność do poznania pewnego fragmentu przeszłej rzeczywistości, którą ten dyplom obrazuje, musi przeprowadzić badanie zarówno jego formy zewnętrznej, a więc materiału, na którym został spisany, pisma, czy też formy uwierzytelnienia, ale także skoncentrować się na treści samego dokumentu, która była budowana wedle ściśle określonych reguł, czyli tak zwanego formularza dokumentowego. Poszczególne formuły dokumentu stanowią zresztą osobne pola badań historycznych. Jedną z takich bardzo interesujących forum była na przykład arenga, czyli ta część dyplomu, w której jego redaktor, bazując na swojej erudycji, wyjaśniał motywy spisania dokumentu, wskazując najczęściej na wyższość słowa pisanego nad ulotnością ludzkiej pamięci. I to jest chyba najlepsze zobrazowanie drogi, która doprowadziła do powstania takiego typu źródła, jakim jest dokument, bo była to bowiem droga od pamięci do jej zapisu. U genezy krytycznych studiów nad tym specyficznym rodzajem źródła historycznego, jakim jest dokument, stoi ten monumentalny traktat wydany w Paryżu w 1681 roku, De Re Diplomatica Libri Sex, a więc sześć ksiąg o dyplomatyce, którego autorem był francuski benedyktyn Jean Mabillon. Napisał ten traktat w odpowiedzi na starszą pracę, która ukazała się w połowie lat 70. XVII stulecia, a której autorem był niejaki Daniel von Papenbrück, który podważył autentyczność wielu dokumentów karolińskich i merowińskich przechowywanych w klasztorze Saint-Denis. Mabillon obalił jego argumentację, wykazując ich autentyczność i tworząc w ten sposób podstawy nowoczesnej krytyki historycznej. Mabillon również zdefiniował podstawowe zadanie dyplomatyki, jakim jest badanie autentyczności dokumentu. Badania dyplomatyczne w miejscu, w którym znajdujemy się, a więc w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii, prowadzone są w zasadzie od początku jego istnienia, to bowiem twórca gabinetu, Stanisław Krzyżanowski, był pierwszym historykiem w Uniwersytecie Jagiellońskim, który uzyskał habilitację z zakresu nauk pomocniczych, a ściślej rzecz biorąc z zakresu dyplomatyki. Przygotował bowiem rozprawę poświęconą dokumentom i kancelarii księcia wielkopolskiego i następnie króla Polski, Przemysła II, która mimo 130 lat, które upłynęły od jej ukazania się, nadal jest wykorzystywana w nowoczesnych studiach dyplomatycznych. Dodać również można, że do kręgu uczniów Stanisława Krzyżanowskiego zaliczał się Stanisław Kętrzyński, bez wątpienia najwybitniejszy znawca polskiej dyplomatyki w dobie dwudziestolecia międzywojennego, który w 1934 roku opublikował taki kanoniczny dziś podręcznik Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich.
Wspominając Stanisława Krzyżanowskiego, nie można zapomnieć o wielkiej kolekcji fotografii dokumentów, która swoimi początkami sięga końca stulecia XIX, a która do dzisiaj przechowywana jest w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii. W 1896 roku w Akademii Umiejętności podjęto decyzję, aby zgromadzić naturalnej wielkości fotografie najstarszych polskich dokumentów do końca stulecia XIII, które wówczas były rozproszone w różnych instytucjach archiwalnych i bibliotecznych w granicach trzech zaborów. W 1907 roku kolekcja ta liczyła 900 odbitek naturalnej wielkości. W roku 1933 było ich już 1500, natomiast obecnie kolekcja ta liczy blisko 3000 fotografii. Jest ona o tyle istotna, ponieważ wśród zgromadzonych tutaj odbitek znajdują się zdjęcia zabytków polskiego piśmiennictwa, które niestety zostały bezpowrotnie utracone w wyniku działań wojennych w czasie I i II wojny światowej. Badania dyplomatyczne stanowią tak naprawdę kwintesencję nauk pomocniczych historii w ich klasycznym ujęciu. Łączą bowiem w sobie studia stricte dyplomatyczne, paleograficzne, chronologiczne, sfragistyczne, źródłoznawcze, ale wychodzą dzisiaj nieco dalej niż w czasach Stanisława Krzyżanowskiego. Prowadzą bowiem do zrozumienia roli pisma w dawnych społeczeństwach. Pisma, które zastępowało pamięć. Dziękuję za uwagę.